Zbliża się wieczór, tak więc czas odwiedzić przedostatnią knajpę. Drinkers Pub. Drinkers Pub. Za moimi plecami jest właśnie Drinkers Pub. U góry. Proszę bardzo. Drinkers Pub. Więcej niż 550 piw, tak? Zobaczymy. Wchodzimy. Widzę, że ludzi w chuj. Małe dzieci też są. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy. Rzeczywiście mają ponad 500 piw. Jest taki zajebisty spis. Można sobie odszukać, które się piwko, piweczko chce. Tutaj już są, o, jest taki spis. Normalnie piwa z całego świata, piwa z całego świata. Ja skusiłem się, moi kochani parafianie, na Rauch IPA. Rauch IPA z holenderskiego browaru, oczywiście. Zaraz postaram się go znaleźć. Jest Rauch IPA. Czego nie zobaczycie chyba. Werdersi. Werdersi Ripa. Rauch IPA. Z browaru. Tutaj jest napisane D coś tam klut. Denate Git browar się nazywa. Do każdego piweczka dostaje się zakąseczkę taką, czyli hortadela i kosteczka żółtego holenderskiego sera. Oczywiście takie szkło, Drinkers Pub. Proszę bardzo, wszystko elegancko wygląda. Przemiła, przesympatyczna i prześliczna, z fajnymi piersiami blondyneczka tutaj obsłużyła moją skromną osobę. Ciekawostką jest to, że dostaje się po prostu piwo w butelce. Obsługa nam jedynie otwiera te piwko, a my sobie sami przelewamy już. Więc moim zdaniem zajebista rzecz. Ale co na temat piwka, tak? Wędzonka jest bardzo fajna, przyjemna, ogniskowa wędzonka taka. Ta fajna ogniskowa wędzonka razem z takimi przyjemnymi cytrusowymi, soczystymi owocami. Naprawdę zgrywa się to super. Wytrawne smaku praktycznie nie czuć podstawy słodowej. Jest wędzonka i jest wyczuwalne dowalenie dużej ilości chmieli. Tak jak powinno być. Właśnie. Goryczka owocowa, przyjemna, niezalegająca, choć wyraźnie zaznaczona. Nie, no trzeba przyznać, że piwko jest kurde zajebiste. Nie wspominam o tej etykiecie zajebistej, gdzie koziołek pali sobie fajeczkę, tak? Jeżeli gdziekolwiek zobaczycie Wredesgit, czy jakoś tak, Wredesgit, Rauch IPA, naprawdę polecam wszystkim. No i co, i zagryziemy ją sobie holenderskim serkiem. Mm.
to jest to. Dobre piwo, zajebisty ser, przemiła obsługa, super. Za to piwko, moi kochani, zapłaciłem 5,90 0,3 flaszeczka. Oczywiście. No i moi kochani, jesteśmy w Drinkers Pubie. Wejście jest tam. Z tamtej strony się wchodzi i w sumie knajpa jest na zasadzie takiego prostokąta. Jest jeden długi, taki długi korytarz. Po tej stronie są w lodówkach piwa. Tutaj 99% piw to są piwa butelkowe. To się ciągnie i ciągnie, ale są też nalewaki. I tak to wygląda, tak? Po lewej stronie są stoliki do siedzenia, z prawej strony bar. Elegancka obsługa, zajebista. Ja w tej chwili mam tutaj piwo z browaru Old School Mosaic Hopfenweizen. Hopfenweizen 8,2%. Za 0,25 zapłaciłem 3,60. Weissenbock to powinien być, z chmielem Mosaic. Prawdopodobnie najlepsze piwo w Holandii. Tak się prezentuje. Jak na Weissena przystało, lacing jest świetny, zajebisty wręcz. I co ciekawe, do tego piwa przesympatyczna pani z pięknymi piersiami zapytała się, czy nie chcesz szklaneczkę wody, aby sobie po prostu zresetować smak, tak? No to zakochałem się już. Pierdolę, nie wyjeżdżam stąd. Więc no naprawdę obsługa tutaj na zajebistym poziomie jest. Oczywiście można sobie też wyjść przed knajpę i tam sobie na świeżym powietrzu zapalić, co właśnie za chwilę zrobię. Tylko najpierw zdegustujemy sobie. Najpierw sobie piwko zdegustujemy. Hopfenweizen. Przepukamy sobie. Z takim czymś się nie spotkałem jeszcze. No. Brzoskwiniowo-morelowy zapach, taki bardzo fajny, przyjemny. Lekkie melanoidynowy, leciutko melanoidynowy taki. I goździk z bananem, pszenica, bardzo fajnie. O kurwa. O ja pierdolę. Rozjebało mnie, jest zajebiste. Jest super. Smaku alkohol niewyczuwalny. Wcale tak, 8,2%. Jest super. Do tego aromat chmielu. Mosaic tutaj genialną robotę zrobił w połączeniu z goździkiem, z bananem i z melanoidynami. Naprawdę komponuje się to wyśmienicie. Wyśmienicie, naprawdę. Goryczka leciutko zaznaczona, chociaż nie, wyraźna goryczka, ale bardzo dobrze surowością skontrolowana, lekko słodkie, no zachwycony jestem. Wydaje mi się najlepsze piwo, które dzisiaj udało mi się tutaj w Eindhoven skosztować.
podejrzewam, że jeszcze kolejne chyba sobie takie zakupię. Jeżeli gdziekolwiek zobaczycie Old School, hop Fenwajce, bierzcie w ciemno, bo jest mega zajebiste. No i zobaczcie to, lacing jest po prostu super. Siemanko, trzymajcie się.